Cześć. Cześć, z tej strony Mikołaj i Michał. Dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek z cyklu 10 najczęściej zadawanych pytań i bierzemy na warsztat wideodomofony. W tym odcinku pokażemy Wam, co się składa na taki wideodomofon, na co zwrócić uwagę przy zakupie oraz rzeczy, które są istotne przy montażu. Zaczynajmy. Pierwszym pytaniem to jest, jaka jest różnica między domofonem a wideodomofonem? Najważniejszą różnicą jest to, że dzięki wideodomofonowi mamy możliwość otrzymania obrazu, a nie tylko samego głosu, jak w przypadku domofonów. Jeżeli mamy rozbudowany system wideodomofonowy, możemy tam na monitorze wyświetlać pogodę, temperaturę oraz podłączyć inne elementy smart domu, które mamy zainstalowane. Dzięki monitorowi w domu mamy możliwość również otwarcia sobie furtki, czy bramy, czy podejrzenia jednych z kamer podłączonych do naszego systemu. Następne pytanie to, co składa się na standardowy zestaw wideodomofonu? Najważniejszymi elementami jest monitor oraz stacja bramowa, a kolejno to jest zasilanie. Możemy to na przykład zasilić poprzez switch lub zwykły zasilacz 12V, dzięki czemu możemy na przykład podłączyć naszą stację bramową i monitor poprzez Wi-Fi. Do tych standardowych elementów możemy również dołączyć na przykład ramkę podtynkową lub natynkową. Tutaj jest do wersji modułowej, możemy dodać sobie 3 moduły lub 2 moduły. Dobieramy odpowiednią ramkę w zależności jaki wideodomofon chcemy sobie złożyć. Na rynku też są dostępne specjalne daszki, które pozwalają zabezpieczyć dodatkowo naszą stację zewnętrzną przed warunkami atmosferycznymi. One są do dokupienia osobno, linki do takich daszków znajdziecie pod filmem. Kolejnym częstym pytaniem, które nam zadajecie, to jakie są metody podłączenia wideodomofonów. Tutaj rozróżniamy kilka metod, o których tutaj pokrótce powiem. Możemy wideodomofon ze stacją zewnętrzną połączyć poprzez skrętkę. Jest to taka sama skrętka jak w systemie monitoringu IP, o którym wcześniej przygotowaliśmy film. Tutaj przyda nam się switch PoE, który to wszystko właśnie zasili i skomunikuje. Mamy też możliwość podłączenia tego w systemie dwużyłowym, czyli do podłączenia stacji i monitora wystarczą nam dwie żyły. To najczęściej występuje w starszych tutaj systemach, powiedzmy, jeżeli wymieniamy domofon właśnie na wideodomofon, to wtedy taki system potrafi nam uratować życie. Do podłączenia w systemie dwużyłowym potrzebujemy jeszcze dystrybutora oraz transformatora. Są one do dokupienia osobno lub znajdują się w zestawach. Kolejną możliwością podłączenia jest podłączenie poprzez Wi-Fi. Tutaj do podłączenia stacji z monitorem wykorzystujemy bezprzewodową sieć domową. Warto tutaj mieć na uwadze to, żeby ta sieć była dobra. Oprócz tego mamy jeszcze wideodomofony marki FiveTech, które łączymy za pomocą kabla czterożyłowego. Oczywiście linki znajdziecie pod filmem. Gdybyście mieli pytanie, który standard byłby dla Was najlepszy, śmiało możecie nam zadać to pytanie. Dobierzemy odpowiedni model monitora i stacji zewnętrznej tak, żeby bez problemu współpracowało z przewodem, który macie już zainstalowany u siebie w domu. Kolejne pytanie to aplikacja mobilna. Czy do wideodomofonów mamy aplikację? Tak, producenci dokładają do wideodomofonów aplikację, która pozwala na zdalne użytkowanie wideodomofonu z dowolnego miejsca na świecie. Jest to na przykład aplikacja HiConnect, która pozwala otwierać, odbierać z telefonu każde połączenie z dowolnego miejsca na świecie. Do wideodomofonu marki FiveTech mamy aplikację Tuya Smart. W ostatnim filmie też pokazywałem Wam, jak to wszystko skonfigurować, jak podłączyć tak, żeby wszystko działało poprawnie. Jeżeli chodzi o aplikację HiConnect, możecie też do niej podłączyć nie tylko wideodomofon, a także system monitoringu IP, czy też hybrydowy. Wtedy na jednej aplikacji macie kilka urządzeń. Filmik o tym, jak skonfigurować aplikację HiConnect, znajdziecie w linku pod filmem. Kolejne pytanie to jest, jak dobrać wideodomofon modułowy. Moduły mamy marki Vidos, jak i marki Hikvision. Musimy odpowiednio dobrać te zestawy. Oczywiście pierwszą bazą mamy monitor. Oprócz tego dodajemy sobie stację bramową i odpowiednie moduły do tego. Głównym modułem jest moduł kamery. Możemy dodać sobie do tego moduł wielolokatorski, moduł szyfratora czy czytnika kart RFID. Oprócz tego możemy dodać sobie ramkę podtynkową z odpowiednią puszką, to jest na 2 moduły, czy ramkę natynkową na 3 moduły, tak aby ładnie wszystko wyglądało na murku. W temie modułowym mamy dwie metody podłączenia. Albo jest to skrętka, albo możemy podłączyć to w systemie dwużyłowym. Jeśli macie pytania, który system wybrać, oczywiście dajcie znać, chętnie pomożemy.
Następnym pytaniem, jakie nam zadajecie, to są, jakie są rodzaje stacji bramowych. Wyróżniamy tutaj stacje z możliwością podłączenia jednego przekaźnika, czyli jednej futki, lub dwuprzekaźnikowe, czyli podłączamy sobie futkę plus bramę. Oprócz tego wyróżnikiem jest to, czy montujemy puszkę ze stacją bramową podtynkowo. Wkładamy sobie puszkę, tutaj montujemy z tyłu, tak że nic nie wystaje oprócz samej cienkiej warstewki tej stacji bramowej. Czy dajemy, podłączamy to wszystko natynkowo, wtedy cała stacja bramowa jest montowana na murku i ona odstaje. Występują też wersje jedno- i wielolokatorskie. Jeżeli macie potrzebę z jednej stacji wpuszczać osoby do kilku mieszkań, możecie to śmiało zrobić, wybierając odpowiednią ilość wejść lokatorskich. Tak jak tutaj mamy pokazane. Odpowiednią ilość też monitorów dobieramy do ilości lokatorów. Kolejne pytanie to aktywacja całego systemu. Czy to jest trudne i jak to wygląda? Nie jest to trudne. Filmik, który pokazuje krok po kroku, jak wygląda taka aktywacja, kolega Mikołaj niedawno wstawił. Możecie na nim zobaczyć krok po kroku, jak to zrobić. Link znajdziecie oczywiście pod filmem. Do tego użyjecie kilku programów, które są darmowe i ogólnodostępne na stronie producenta, więc tutaj też nie będzie problemu ze ściągnięciem. Oraz sama konfiguracja i aktywacja odbywa się w większości w języku polskim. Odmienię tylko, że programy nazywają się SADP Tool. Jest to program do zmieniania haseł, jak i aktywacji urządzeń oraz program IFMS 4200 do ogólnej konfiguracji tych wideodomofonów. Kolejnym pytaniem, które nam zadajecie, to jest, czy do wideodomofonu możemy podłączyć kamery, które już macie na przykład zainstalowane u siebie w domu. Tak, możemy podłączyć kamery. Jest to w większości sytuacji do kilku albo do kilkunastu kamer, które możemy podłączyć poprzez switch pole albo na przykład jeżeli znajdują się w tej samej sieci, której jest wideodomofon. W przypadku wideodomofonów analogowych należy je podłączyć poprzez odpowiednią ilość żył, czy to będą zestawy dwużyłowe czy czterożyłowe. Należy doprowadzić odpowiednią ilość kabli między monitorem a kamerą. Warto też zwrócić uwagę, że jakość kamer wyświetlanych na monitorze może odbiegać od jakości, która jest zapisywana na rejestratorach. Sam rejestrator również możemy podłączyć do sieci, będą w tej samej sieci wtedy co nasz wideodomofon. Wtedy mamy podgląd z całego rejestratora, z wszystkich kamer, które są do niego podłączone na naszym monitorze. Następnym pytaniem jest, czy można używać samej stacji bez monitora. Jest to możliwe w przypadku Hikvision, należy jednak o tym pamiętać, że trzeba wybrać odpowiedni model z odpowiednią końcówką symbolu, tak aby umożliwić właśnie pracę samej stacji bramowej bez monitora. Wtedy mamy podgląd, jak i zarządzanie naszą stacją przez telefon i aplikację. Aplikacja to oczywiście będzie HiConnect, a gdybyście zastanawiali się, który model właśnie spełnia tą opcję, czyli nie musicie używać monitora, napiszcie do nas lub zadzwońcie, powiemy Wam, który to jest dokładnie model. Już ostatnim pytaniem z listy, czyli 10, będzie pytanie o to, jakie są kamery w wideodomofonach, czyli ich jakość, ich charakterystyka. Rozróżniamy tutaj naprawdę sporą ilość tych kamer, od słabszy na przykład 1 megapikselowy, pomocniejsze na przykład 2 megapikselowe oraz też różne kąty widzenia. Mamy kąty powiedzmy 120 stopni, mamy też tak zwane rybie oko, czyli 180 stopni. Jeżeli potrzebujemy właśnie zainstalować wideodomofon nisko, warto tutaj pomyśleć o wideodomofonie, o stacji zewnętrznej, która ma te rybie oko. Jest to właśnie system modułowy, tutaj mamy te 180 na 90 stopni. Przy standardowym montażu kąt około 120-140 stopni powinien już być wystarczający. Dokładnie tak. Przy Mace 5Tech mamy również szeroki kąt widzenia 140 stopni. Przy Vidas oczywiście zależy to od stacji bramowej. Przy starszych systemach typu dwużyłowych jest to około 80 stopni, 100 stopni oraz przy wersji modułowej również mamy tutaj 180 stopni, jeśli chodzi o kąt widzenia. Zasięg w nocy to jest około 3-4 metrów w nocy, tak abyśmy widzieli w nocy, co coś się dzieje, gdy ktoś do nas zadzwoni, gdy będzie już ciemno. Na rynku występują też wersje stacji zewnętrznej z możliwością regulacji kąta nachylenia kamery. Niestety nie jest to opcja występująca w każdym modelu. Jeżeli chcielibyście wybrać z możliwością regulacji, odezwijcie się, dobierzemy dla Was odpowiedni model. To wszystko, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że poszerzył Waszą wiedzę, jak i pomógł Wam w wyborze
przyszłego wideo domofonu. Jeśli macie jednak jakieś pytania, odezwijcie się do nas, chętnie Wam pomożemy. A tymczasem zapraszamy Was do kolejnych filmów, które już niedługo. Cześć. Do zobaczenia.